Kochani, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy dość ciekawą historię pierwszej wspólnoty. Czytanie było to z Dziejów Apostolskich, a chciałbym to zatytułować to czytanie jako radykalna gościnność. Radykalna gościnność. Słyszeliśmy o pierwszej wspólnocie chrześcijan, którzy doświadczają pewnego rodzaju kryzys. A zatem dostrzegają, że w tym wszystkim, co robią, w tym wszystkim, co czynią jako chrześcijanie, jako ta nowy nurt, można powiedzieć, religijny, zaniedbują grupę wdów. Dlaczego ta grupa wdów jest taka istotna? Wdowy w tamtych czasach to nie były takie bogate wdówki, jak dzisiaj nieraz są, które odziedziczyły pewną sumę, tylko były to bardzo, ale to bardzo biedne kobiety. Zwykle co odziedziczyły, to był dług po mężu. To pierwsza rzecz. A druga to na przykład pole do uprawy, na którym niestety nie potrafiły same pracować. Gdy miały jeszcze małe dzieci, to było to tym bardziej trudne. A zatem grupa apostołów w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym czytaniu pierwszym doświadcza pewnego rodzaju, a zatem rodzaju kryzys. Jak poradzić sobie z tymi biednymi, zaniedbanymi wdowami? I odpowiedź jest bardzo szybka. Reagują na tą sytuację dość szybko, mówiąc, to jest ta sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia. Musimy temu jakoś zaradzić, a zatem damy schronienie i nakarmimy te wdowy. Zauważcie, że ta wspólnota, pierwsza wspólnota chrześcijańska, szybko odpowiada na wyzwanie swoich czasów. Nie czekają oni na kogoś innego, żeby to zrobił, żeby zaopiekował się tymi wdowami, ale sami uczniowie decydują, że wybiorą kolejnych 7 i że oni zajmą się właśnie tymi wdowami, że one będą nakarmione, że im zapewnią schronienie, że im zapewnią dom, miejsce, do którego mogły przyjść i czuć się bezpieczne, oczywiście i nakarmione. Myślę, że dobrym przykładem, jaki możemy dzisiaj omówić, jest Matka Teresa, która zanim była matką, misjonarką Miłosierdzia Bożego, była w innym zakonie, w którym żyło jej się dość dobrze, dość wygodnie. Prowadziła dobre, wygodne życie, nawet była matką przełożoną, ale coś w tym życiu zakonnym jej nie pasowało. Nie pasowała jej to właśnie ta wygoda. Stwierdziła, że skoro ona jest misjonarką i powinna służyć tym biednym, dlaczego nie zacznie właśnie im służyć dosłownie? A zatem wyprowadziła się ze swojego domu. Po latach oczywiście założyła ten zakon miłosierdzia, matek miłosierdzia, misjonarek miłosierdzia i mieszkała w slumsach. Mieszkała z bezdomnymi, mieszkała z głodnymi. Dosłownie wzięła sobie te słowa, że będzie służyła tym najbiedniejszym z najbiedniejszych. To było jej takie motto życiowe. Całym sercem służyć najbiedniejszym z najbiedniejszych. To jest oczywiście taki ekstremalny przypadek. Nie każdy jest do tego powołany, żeby to czynić. Ale ona właśnie wzięła te słowa do serca i służyła tym wszystkim bezdomnym, tym wszystkim głodnym. Papież Franciszek oferuje nam taki mały cytat, który nie jest może aż tak ekstremalny jak życie Matki Teresy, gdzie mówi, że tak wiele jest głodnych ludzi pośród nas. Czy ja jestem na tyle samozaabsorbowany swoją osobowością i swoimi problemami, że nie zauważam tych biednych i głodnych naokoło siebie? Czy to ja jestem tak samozaabsorbowany swoimi problemami, że nie dostrzegam tych biednych, głodnych naokoło mnie? Zauważcie, że papież Franciszek używa słowa ja. Czy to ja jestem tak samozaabsorbowany sobą? Nie mówi, że to wy jesteście, czy ty, czy oni. Oferuje takie nowe podejście do tego typu rzeczy. Tak jak Matka Teresa. To ona zauważyła, że to ona była samozaabsorbowana sobą. Tak samo i Franciszek mówi, że może powinniśmy wyjść do tych biednych. Może pomimo tych naszych problemów dzisiejszych, zauważyć problemy innych. Oczywiście
mieszkając w Ameryce, widzimy, że karmienie innych jest jednak chyba najprostszą rzeczą. Możemy przynieść puszkę do kościoła, czy dać komuś dolara, czy kupić mu kanapkę. Chyba karmienie samo w sobie jest najprostsze w tym wszystkim. Zaoferowanie jedzenia. Co wydaje mi się najtrudniejszą rzeczą jest danie komuś schronienia, danie komuś miejsca ucieczki. Ci z Państwa, którzy uciekli, bo musieli 50-60 lat temu, wiedzą, co to znaczy znaleźć schronienie, znaleźć nowy dom. Oczywiście nie jest to ten sam dom, co zostawiliśmy za sobą, ale schronienie. Ewangelista Jan mówi, że Jezus powiedział, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Mieszkanie kojarzy mi się zwykle z dużą sofą, z jakimś kożuszkiem przerzuconym przez tą sofę, z lodówką w kuchni, z pachnącym rosołem w niedzielę. To jest mieszkanie dla mnie. Miejsce, gdzie chcę się iść. Miejsce, gdzie chcę się przebywać. Mówiąc o biednych i oferowaniu im mieszkania oraz o tym, że Jan mówi, że u Ojca mego jest mieszkań wiele, na myśl przychodzi mi ta wspólnota, gdzie właśnie tutaj dajemy schronienie tym wszystkim, którzy skądś musieli uciec. Tym wszystkim, którzy byli gdzieś kiedyś biedni, chłodni, czy byli uciekinierami. Kościół jest właśnie takim miejscem, czy wspólnota kościelna jest takim miejscem, gdzie odpowiadamy na pytania, na problemy czy kryzysy bieżące. Nie kryzysy, które wydarzyły się 10 lat temu, czy które może się wydarzą, ale odpowiadamy na kryzysy dzisiejsze. Tutaj oferujemy chleb, który ma nas nakarmić, wypełnić ten głód, ten kryzys. Ta niedzielna Eucharystia jest miejscem, gdzie sami przychodzimy i ze swoimi kryzysami, ze swoimi problemami dnia codziennego. Tutaj przychodzimy wierząc w to, że tutaj znajdujemy schronienie, że tutaj możemy się wypowiedzieć, że tutaj możemy czuć się jak w mieszkaniu. Ciekawostką jest to, że przychodzimy jako goście, nie jako ci, którzy nakrywają do stołu, ale przychodzimy jako goście, ponieważ ten, który dzisiaj nakrywa do stołu i ten, który nas karmi, jest eucharystyczny Jezus. To On jest naszym sługą dzisiaj, to On jest tym, który żywi nas, który karmi nas swoim ciałem, swoim chlebem. Tutaj czujemy się jak w domu, może nawet nie jak w domu. Tutaj ja czuję się jak w mieszkaniu, czuję się swobodnie, bo wiem, że ten, który mnie karmi, zawsze da mi schronienie. Amen.